O, pierwsza osoba jest na żywo. Druga. Małe problemy techniczne były z zasięgiem, ale widzę, że te już osoby zaczynają się powoli włączać. Kto jeszcze nas ogląda? O, jest Paulina, czyli coś rozłączyło nas. Tak, rozłączył nas zasięg. Niestety miałem podłączenie do tutaj Wi-Fi z serwitora. Natomiast jak podszedłem kawałek od budynku, zerwało się połączenie, no i teraz się przyłączyłem już na połączenie sieci komórkowej, więc nie powinno być problemów. Dzięki, że wchodzicie. Jest 11 osób. Skończyliśmy na tym, że znajdujemy się w Toruniu, w serwitorze. Firma, która zajmuje się sprzedażą płytek, ceramiki i też chemii budowlanej. Znajdujemy się w ich magazynie. Przełączam kamerę. Firma Servitor. Prowadzimy dzisiaj tutaj od poniedziałku remont. Na czym skończyłem? Skończyliśmy na tym, że podziękowania chyba dla firmy, dla właścicieli firmy Servitor. Jest prowadzony remont w hali magazynowej. To jest hala magazynowa, która jest użytkowana cały czas. Jak widzicie, tutaj trwają prace, ale też jest wydawany towar, także remont w pełni. Co my tutaj takiego ciekawego robimy? Otóż zastaliśmy posadzkę i moim tutaj zadaniem jest pokazanie Wam, jak postępować z remontem posadzki, z rewitalizacją posadzki. Pierwszym naszym krokiem, który zrobiliśmy, a to nasze tutaj przeszkadzanie polega też na tym, że będziemy robić film, dokumentację fotograficzną i filmową, która będzie dostępna na naszym kanale, już po zmontowaniu na naszym kanale YouTube. Będziecie mogli zobaczyć krok po kroku, jak tą posadzkę tutaj przygotowaliśmy, zrobiliśmy na gotowo. Założenie jest takie, że posadzka będzie miała, że posadzka będzie wykończona epoksydową posadzką garażową. Wcześniej będzie zrobiona masa samopoziomująca. To będzie w przyszłym tygodniu, będzie wylewane. I w tej chwili prace od poniedziałku polegały na tym, że sprawdziliśmy podłoże, jakie to podłoże jest. Chcę Wam pokazać, jakie to podłoże było na początku, jakie zastaliśmy. To tutaj podejdę i zobaczcie, tak mniej więcej to wyglądało. Czyli mieliśmy ślady po oponach, tłuste plamy, mieliśmy tutaj jakieś pozostałości gumy, farba. Farba tutaj to jest efekt wyznaczenia granic ciągów komunikacyjnych. Co z tym zrobić? No, my zrobiliśmy, tak jak tutaj widzicie, najbardziej skuteczną metodę, czyli szlifowaliśmy posadzki. Po prostu zebraliśmy około 3 mm, szlifując posadzkę, zebraliśmy warstwę. Natomiast no, jeśli ktoś nie ma możliwości, nie może sobie poradzić w taki sposób za pomocą mechanicznego usunięcia, no to można zawsze użyć chemicznego. No i tutaj Vim ma taki preparat, niektórzy z Was go znają pewnie, to jest Vim EpoService. EpoService jest to środek do usuwania fugi epoksydowej, jak doskonale wiecie, ale również, skoro usuwa fugę epoksydową, to też i usuwa farby epoksydowe i tym bardziej takie jak tutaj prawdopodobnie poliuretanowe. Poza tym ta posadzka, jak widzicie, może tego dokładnie nie widać, ale ona też ma taką wierzchnią warstwę epoksydową. To jest przemysłowa posadzka i żeby na niej cokolwiek zrobić, poprawić jej parametry przyczepności, no niestety trzeba to albo usunąć, no, a usunąć można dwoma sposobami. Właśnie mechanicznie szlifując albo z pomocą chemii.
Ta chemia w BIM Eco Service, no niestety to usuwa tylko farby, usuwa nam, nie usuwa tłuszczu. Żeby usunąć w pierwszym etapie usuwania chemicznego, trzeba użyć jakiegoś detergentu. Tutaj w serwitorze na półce jest sprzedaży, ciągle sprzedaży taki Deterflash. To jest środek, bardzo silny detergent, którym najpierw trzeba usunąć te tłuste plamy, żeby nasz ekoserwis mógł się do nich dobrać i usunąć tą warstwę epoksydową. Także na dwa etapy trzeba to zrobić. Czyszczenie dwoma środkami, najpierw detergent, później usuwacz barw i innych żywic. Ekoserwis również usuwa grunty epoksydowe, grunty cementowe, impregnaty, wszystko co ma w sobie żywice. Natomiast żeby on mógł się dostać nam do tych żywic, to musimy usunąć to detergentem. Ważna uwaga jest też taka, jaki jest minus tej metody, że po zastosowaniu jednego i drugiego środka musimy robić tak zwaną neutralizację, czyli spłukać całą powierzchnię, wypłukać, żeby można było przystąpić do dalszych etapów, tak jak tutaj gruntowanie. Zaczynamy gruntowanie przed giletką. Tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu we wtorek o stałej porze, godzina 10.30, będziemy wylewali wylewkę MAX 30, zapraszamy też do oglądania przy okazji. Będzie duże przedsięwzięcie, bo to zobaczcie, jest hala prawie 150 metrów. Powiem Wam chwilę o tej posadce. Jeśli ją sprawdziliśmy ją przyrządami, że ona jest twarda, mocna, bo naprawdę jest mocna, poddaliśmy ją szlifowaniu, ale przed szlifowaniem zauważyliśmy jedną taką rzecz, że oprócz tego, że była brudna, że miała tą warstwę epoksydu, to zwróćcie uwagę, że miała też takie pęknięcia. Teraz już Wam pokazuję te pęknięcia, które są naprawione, w połowie naprawiania w zasadzie. To znaczy posadzka sobie pękła w miarę równo od tego końca i prosto to pęknięcie samoczynne sobie biegnie w miarę prostą linią. Zatem my tutaj, to co widzicie po prawej stronie, przecięliśmy tą posadzkę na nowo, a stare pęknięcie będzie wokół szczyte. Stąd te nacięcia, które pewnie kojarzycie, już Tomek Nowacki to z Jackiem pokazywali na jednym z live'ów, gdzie były stosowane nasze preparaty do naprawy pęknięć. Również taki był kolejny mankament, to były istniejące dylatacje, które były niezbyt trudne. I tutaj zobaczcie, mamy oryginalną dylatację i ci, którzy wykonywali na pierwszy raz tą posadzkę, to troszeczkę zrobili to nieestetycznie i dylatacja, która biegła wcześniej, była krzywa. My tu wyznaczyliśmy od osi magazynu nową dylatację, no i będziemy tą starą zszywać za pomocą strąga turbo i klam szywek, które służą tutaj do włożenia. Także to te wszystkie szczegóły na naszym filmiku, który będzie na YouTubie, będziecie mogli obejrzeć. Jaki mamy dalej plan? Jak wylejemy masę samopoziomującą, tą masę samopoziomującą będziemy impregnować. Z uwagi na to, że jest to magazyn, jeżdżą wózki widłowe, paleciaki, będziemy ją impregnować za pomocą gruntu epoksydowego. Dzięki czemu wzmocni się jego wierzchnia strona i na ten grunt epoksydowy zastosujemy epoksydową posadzkę garażową. W kolorze do tej posadzki mamy również masę dylatacyjną, którą będziemy wlewać w nacięte później dylatacje. Tak naprawdę przeniesione te dylatacje, które są tutaj. Jak będziemy nacinać dylatację po wylewce, która będzie zalana tutaj w całości, to zwróćcie uwagę, sobie już chłopacy zaznaczyli. Chłopacy sobie już zaznaczyli na ścianach z jednej strony, gdzie później ciąć. Z jednej strony i z drugiej strony mamy zaznaczone miejsca, w których będziemy później sznurkiem, sprzęgłem zaznaczali miejsca do przecięcia. Kolejną taką jeszcze naprawą to oczywiście są, jak prostowaliśmy tutaj, nacinaliśmy posadzkę,
wyznaczając te nowe dylatacje, może ktoś zapyta o grubość nacięcia, jaką zastosowaliśmy. Otóż posłużyliśmy się tutaj taką odkrywką, bo nacięcie dylatacji nowej, żeby zszyć starą, no musimy ją przeciąć skutecznie. Jak przeciąć skutecznie, no trzeba się przede wszystkim dowiedzieć, jak głęboka jest płyta, jak gruba jest ta płyta. Myśmy zauważyli, że tutaj ta płyta, wszędzie jest złożone, zobaczcie, szkło dylatacji. I my takie jedno szkło, to zrobiliśmy odkrywkę, wyjęliśmy szkło, szkło ma 5 cm grubości i dokładnie od plus pół centymetra na 5,5 cm ustawiliśmy maszynę, która nam przecięła dylatację, poprawiła te dylatacje, które są i przecięła dylatację w miejscu skrzywania. Także to nacięcie, tu jest oryginalna dylatacja, tu mamy starą krzywą, nowa prosta, osi magazynu jest przecięta właśnie na głębokość tych 5,5 cm. Tak to mniej więcej wygląda. Do jeszcze takich większych ubytków, tak jak mamy tutaj posadzce, są ubytki na kilka centymetrów. Te ubytki będą naprawiane zaprawą SU40, szybko schnąca zaprawa, która pozwoli nam następnego dnia już przystąpić do dalszych prac. Jaki wybór masy samopoziomującej? Jak doskonale wiecie, WIM ma dwie masy samopoziomujące. To jest masa MAX, wylewka MAX 30 oraz wylewka Extra. Tutaj hałasy na zewnątrz. O. Czemu wybraliśmy MAX 30? Wybraliśmy dlatego, że będziemy się podnosić z poziomem o 15 mm. 15 mm dla wlepki jest górny zakres, a dobrą zasadą jest stosowanie mas, w ogóle produktów, i w środkowych zakresach użyteczności, a nie w górnych czy w dolnych. Max 30 jest od 3 do 30 mm, więc 15-17 będzie dla niej idealnym parametrem grubości wylewania. Także tak to zaplanowaliśmy, a miejsce, do którego będziemy się odnosić, to jest magazyn tutaj obok. Czyli tutaj mamy te 15 mm. To jest ta różnica w poziomie i od tego się będziemy odnosić na całej powierzchni. Są jakieś pytania, się pojawiają? Nie widzę. Także tutaj chłopaki z serwitora ostro pracują. Chłopaki ostro pracują. Tak jeszcze w nawiązaniu do tego poprzedniego wejścia chciałem powiedzieć, dokończyć w zasadzie, że dzisiaj transmisja na żywo. Pamiętajcie, mamy 1 kwietnia. Super fajny dzień. No i to tyle na ten moment. Dziękuję wszystkim za uwagę. Przepraszam za problemy techniczne z łączem. No i kolejna na podziękowania dla Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy i Grupy Prace Wykończeniowe. Także wszystkiego dobrego, 1 kwietnia, trzymajcie się. Zawsze Jacek i Tomek.